większość z nas zaczynała sama ze sobą, że tak powiem, nie? Coś tam ktoś zobaczył jakiegoś pakera ulicznego, że coś tam ćwiczył i się od niego zgapiało, jakąś się gazetę kupiło, ale wiadomo, że to nie jest to, jak ktoś pokaże na przykład ty na żywo, gdzie wiesz, jak ćwiczyć, jak wykonywać te ćwiczenia. Łatwiej jest zrobić formę zawodnikową, który waży 70 kilo czy tam 80 niż temu, co waży 100, nie? Ja tak widzę kulturystykę jako taki rozwój i w masie ciała, wiadomo, nie można w rok zrobić 10 kilo. Ja startuję w roku na pewno 2014 na wiosnę. Wszystko wskazuje na to, że to będzie federacja NAC, ale odpuszczam sobie na 99% ze względu na to, że jeszcze chcę się lepiej przygotować. Mistrzostwa Polski są to najbardziej prestiżowe zawody w kulturystyce i fitness w Polsce. Startuję w nich, nie wiem po raz który, po wieloletniej przerwie, tylko startowałem chyba 8-9 lat minęło. Startowałem ponownie w seniorach. Dzisiaj udało mi się zdobyć drugie miejsce. Na te zawody praktycznie zdecydowałem się dopiero 5 dni temu, ponieważ jestem w cyklu przygotowań do Mistrzostw Europy Masters, które odbędą się za 2 tygodnie w Santa Susana w Hiszpanii. Postanowiłem wystartować w tych zawodach i ten medal zdobyłem akurat tak przy okazji, że także nie wiem, czy on się liczy, czy się nie liczy, bo to jest przy okazji. Ale fajnie, z niego też się cieszę. Planuję startować w tym roku jeszcze w kilku innych zawodach. Najbliższe odbędą się w Anglii już w przyszłą niedzielę. Także wracam do domu i zaraz zabieram się do pracy. Nie ma odpoczynku, no a następne mam nadzieję, że uda mi się zakwalifikować do Mistrzostw Europy w tym roku. No dobra. A jesień odpuszczasz już wtedy? Nie, na pewno nie. Tak, startujemy. Mam nadzieję, że wystartuję, raczej na pewno wystartuję w Mistrzostwach Świata, jeśli przejdę eliminację oczywiście. No to jeszcze jedno pytanie a propos naszego projektu EMI. Jak oceniasz postępy jej? Ja pamiętam swoje początki, to ja rosłem bardzo szybko, nie? I ważne, że dziewczyna zmienia się na plus, czyli pracuje. O. Zapraszam Cię na wspólny trening korekcyjny, może omówimy dietę, suplementację, odżywianie. Wprowadzimy jakieś zmiany w treningu. Niewiele Ci brakuje, ale myślę, że jakieś drobne sugestie mogą Ci pomóc. To na pewno, dziękuję. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Ciało to jest jak plac budowy. Wyjmujemy jedną cegłę, wmontujemy w to samo miejsce drugą. Nową i ta druga jest lepsza od tej, co była. Czyli masz lepszą jakość mięśni. To już na pewno też bardzo dobrze wiesz, bo to już chyba wszyscy wiedzą i Twoja osoba po prostu pchnęła mnie do tego, żeby zacząć to robić. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że się nie poddasz, będziesz trenowała dalej. Ja też mam taką... sobie zamierzyłam. I oczywiście bardzo mi miło poznać Cię osobiście, a nie tylko tak ze zdjęć.